Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami Rock Sound QVV, po angielsku tak by to było. Distortion SC1, czyli według producenta jest bardzo zbliżoną kością do Bossa DC1. Sprawdzimy to za chwilę. Kość w metalowej małej obudowie, bardzo przyzwoita, jeżeli chodzi już o samą budowę, bo czuć tu w ręku, że mamy coś fajnego. Mamy przełącznik metalowy, gałkę gain, gałkę level i tone. Mamy tutaj in, out, czyli dwa gniazda ustawione po przekątnej, żeby się to zmieściło w takim małym urządzeniu. Możliwość tutaj podpięcia 9-woltowego zasilacza z minusem do środka, ale mamy coś więcej. Mamy tutaj możliwość wpięcia przez mikro USB jakiegokolwiek powerbanku bądź ładowarki telefonicznej, cokolwiek mamy pod ręką, możemy podpiąć się do komputera, jeżeli używamy na przykład interfejsu i używać ten efekt jako boost zewnętrzny. Wtedy nie będziemy mieć żadnych zakłóceń z sieci, co bardzo fajnie wróży, jeśli chodzi o tego typu urządzenia, które same z siebie i tak bardzo mocno dźwięk przesterowywują. Posłuchajmy, jak gra ta kostka. Sam jestem bardzo ciekawy. Jest ładnego takiego cielisto-żółtego koloru, takiego jakby wypłowiałego żółtego. Ładnie to się prezentuje, powiem Wam szczerze. I już chce mi się to odpalić. Zapraszam Was do kolejnych odcinków Guitar Center TV. Pod spodem link do produktu. Mamy również tutaj naszą stronę, która na Was czeka, czyli guitarcenter.pl, gdzie zawsze mnóstwo ciekawych wyprzedaży, fajnych tematów. Obserwujcie, bo czasem pojawiają się tam jakieś konkursy. Warto brać w tym udział i wygrać zawsze coś dla siebie. Bądźcie po prostu z nami. Ja się z Wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Cześć.